Księżyczko nas piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. A w dzisiejszym nadciąga najpotężniejsza fala upałów. Antycyklon afrykański uderzy w Europę. Autor Kanwena 22.07.10.1046. Meteorolodzy zapowiadają na drugą połowę następnego tygodnia najpotężniejszą falę upałów w tym roku, która potrwa około 10 dni nad Europę. Nadciąga następny antycyklon afrykański, który podniesie w niektórych krajach temperaturę nawet do 45 stopni Celsjusza. Chwila wytchnienia, jaką dało chłodne powietrze z nad Azorów, właśnie się kończy, gdzie upały osiągną ponad 40 stopni. Zapraszamy do artykułu. Oczywiście debilne reklamy. Nadciąga najpotężniejsza fala upałów tego lata. Notowane ostatnio we Włoszech temperatury sięgające na 43 stopni Celsjusza to jeszcze nie wszystko. Dopiero teraz robi się naprawdę gorąco, ostrzegają meteorolodzy. Zapowiadają na drugą połowę następnego tygodnia najpotężniejszą falę upałów w tym roku, która potrwa około 10 dni. Jednocześnie susza jest coraz bardziej dotkliwa. Nad Włochy nadciągają następny antycyklon afrykański, który podniesie w niektórych rejonach temperaturę nawet do 45 stopni. Uderzy po chwili przerwy jako podniesione powietrze nad Azorów. Już wkrótce około 40 stopni będzie na północy, między innymi Mediolanie, Bolonii, Padwie, Weronie oraz we Florencji. Tej fali skwaru towarzyszyć będą dotkliwe tropikalne noce, jak już chciałem powiedzieć, dotkliwe nawałnice i gwałtowne burze. O, propos. Trwa jednocześnie liczenie strat w rolnictwie po gwałtownych burzach, jakie w minionych dniach przeszły nad kilkoma regionami. Tylko w Toskanii doliczono się w którym w czasie 1500 piorunów nie poprawiły się znacząco sposób kryzysu związanego z suszą, która rozszalała się na kolejne obszary, takie na południu jak na Kampanię. Jak dramatyczną z punktu widzenia środowiska eksperci określają sytuację w słonecznym regionie Latium, gdzie do rekordowego niskiego spadł poziom wody w jeziorze Barcyriono. Podobnego jest z wielkimi jeziorami na północy. W ogłoszonym raporcie odnotowano trzy wielkie kryzysy na tle suszy w ostatniej dekadzie we Włoszech, podczas gdy od zakończenia II wojny światowej do lat 80. nie było ani jednego. No i koniec artykułu. Artykuł niezbyt długi, ale ciekawy. Trzymajcie się, piorun burza elektryk.